Witam serdecznie. Mój dzisiejszy poradnik poświęcę zagadnieniom technicznym związanym z nagrywaniem ścieżek audio do osobnych kanałów. W taki sposób, żeby rozdzielić głos z mikrofonu od tego wszystkiego, co odgrywa się w tle na naszym komputerze. Jeżeli zdecydujecie się oglądać dalszą część poradnika, to dowiecie się, jak ustawić sobie system dźwiękowy naszego komputera oraz z jakich programów skorzystać, żeby taką technikę nagrywania wielokanałowego na Waszym komputerze zrealizować. Zapraszam na film. Jak możecie zaobserwować, to co mówię do mikrofonu, nagrywam za pomocą aplikacji OBS. OBS ma większe możliwości względem nagrywania wielokanałowego niż taki popularny program Audacity. Bo zobaczmy, w Audacity mogę wykonać nagranie z mikrofonu lub z miksera, ale nie mogę zrobić tego jednocześnie. A jeżeli już udałoby mi się takiej sztuki dokonać, to wszystko nagram do, powiedzmy, jednej ścieżki dźwiękowej stereofonicznej. Nie mogę rozdzielić tego, co mówię do mikrofonu, od tego, co odgrywa się w tle. OBS to mi gwarantuje. Jednak program muszę w poprawny sposób skonfigurować. Ale zanim przejdę do konfiguracji OBS-a i coś o niej powiem, to na moment wejdę do systemu dźwiękowego mojego komputera, otworzę ustawienia dźwięku i tutaj powiem tak, na wejściu mam skonfigurowane głośniki. Moje głośniki to po prostu słuchawki podłączone do panelu przedniego komputera. Urządzeniem nagrywającym jest mikrofon podłączony do tylnego panelu komputera. Dodatkowo, jak wyświetlę panel sterowania dźwiękiem, to zobaczycie, że w nagrywaniu audio z komputera biorą dokładnie udział dwa urządzenia. Głównym urządzeniem nagrywającym jest mikrofon, a mikser stereo, cały czas gotowy do pracy, pomaga realizować nagranie. I właśnie tą konfigurację mikrofon-mikser wykorzystuje aplikacja OBS. Audacity tego zrobić nie potrafi. Teraz w OBS-ie, żeby rozdzielić sobie audio z mikrofonu od audio odtwarzanego na komputerze, muszę wejść do panelu ustawień i tutaj wejść w wyjście, nagrywanie i określić, na których i z jakiej ilości ścieżek będę chciał korzystać. Mnie są potrzebne dwie ścieżki, dlatego też te dwie ścieżki mam zaznaczone. Teraz nie mogę wprowadzić żadnych korekt, bo ten program jest w pracy. Nagrywam poradnik.
Dlatego też oznaczcie sobie ścieżki, ciśnijcie klawisz zastosuj, OK. Teraz w drugim kroku kliknijcie prawym przyciskiem myszy w koło zębate. Zaawansowane ustawienia dźwięku i tutaj możecie określić, które urządzenie jest aktywne. Ja mam oba, i mikrofon, i urządzenie dźwiękowe, czyli głośniki. I mogę zdefiniować, na której ścieżce co nagrywa. I na ścieżce pierwszej nagrywa mikrofon, na ścieżce drugiej to wszystko, co odgrywa się w tle komputera. Jeżeli takiego wyboru dokonacie, będziecie mogli już wykonywać swoje nagrania. Żeby tego poradnika zbytnio nie przedłużać, ja przygotowałem sobie wcześniej plik nagrany za pomocą OBS-a i zapisany do formatu MP4. I teraz ten plik zaimportuję do Audacity. Bowiem w Audacity chciałbym sobie poprawić jakość nagrania. Muszę zdecydować, którą ścieżkę wybrać. Ja potrzebuję obie. A więc zaznaczam obie ścieżki, OK. I teraz, jak widzicie, mam nagranie. Na ścieżce górnej nagrałem to wszystko, co mówię do mikrofonu. Na ścieżce dolnej nagrałem to, co się odtwarza w tle. Może posłuchajmy obu ścieżek. To jest nagranie testowe. Teraz otworzę sobie piosenkę z YouTube'a i oczywiście nagram ją do obrazowej ścieżki. Macie aktualny podgląd. Wystarczy. No i jak mogliście się przekonać, jest to możliwe. Teraz dysponując osobnymi ścieżkami, mogę je we właściwy sposób poprawić, odsumić, wyedytować, ustawić poziom głośności tak, żeby finalne nagranie brzmiało w jak najwyższej jakości. Dziękuję za uwagę.